Podczas tegorocznych targów Czersaje, edycja 2022, firma Raimondi zaprezentowała dwie ciekawe nowości. Pierwszą z nich są listwy do przenoszenia wielkoformatowych płyt gresowych, w Polsce tak zwanych spieków kwarcowych. I właśnie temu systemowi przyjrzymy się w pierwszej kolejności. To jest nowy system przenoszenia płyt, który mamy obecnie też w katalogu w wersji topowej, czyli razem z przystawkami vacuum z manometrem. Ta wersja jest wersją ekonomiczną i oczywiście jak najbardziej spełnia wszystkie swoje zadania. Jest o 15% lżejsza od wersji topowej. Zostały zastosowane tutaj przystawki standardowe. Jest to model, który kosztuje mniej w porównaniu z naszym modelem topowym. Oczywiście może być sprzedawany w formie pojedynczych listw oraz z listwami wspomagającymi. Biorąc pod uwagę, że tamten produkt jest też dosyć drogi, stworzyliśmy produkt, który będzie funkcjonalny i będzie też spełniał, jak gdyby pod względem kosztów, wymagania na mniej zamożnych rynkach. Niestety w niektórych krajach przelicznik euro do danej waluty jest dosyć wysoki, niekorzystny, dlatego postanowiliśmy tutaj stworzyć, żeby pokryć też część, jak tutaj widać, przystawki standardowe. Oczywiście rączki też są w wersji takiej niepokrytej gumą, czyli metalowe. Po prostu jest to produkt tańszy. Oczywiście nie ma tutaj jak gdyby takiej informacji, że schodzi ciśnienie i płyta za chwilę może się odkleić, no ale biorąc pod uwagę, że dobrze znamy też te przystawki, są to przystawki wykonane z wysokiej jakości gumy, dlatego nie mamy problemu, aby też polecać to rozwiązanie, które jest dużo, dużo tańsze w porównaniu do naszej linii topowej. Drugim produktem, który prezentujemy w tym roku na targach, jest elektryczny zaciskacz. Zamiast ręczna mamy w tym przypadku na baterię. Działa oczywiście na podstawie grubości płytki, należy to wszystko wyregulować. Automatycznie dociskamy. Cały czas używając tej samej siły, bez zrywania systemu. Zgadza się. Ten też ma co prawda regulator, ale nie każdy go na budowie stosuje, więc niektórzy dociskają na siłę, co często powoduje też do zerwania systemu poziomującego. Natomiast tutaj raz wyregulowane, po pierwsze jest to szybciej, ręka się nie męczy i można spokojnie zakładać jak najwięcej. To są dwie nowości, takie najważniejsze, które w tym roku prezentujemy. A, no jeszcze jedną nowością jest to, że teraz system poziomujący jest jeszcze cieńszy, pół milimetra, więc można robić jeszcze mniejsze fugi.